Szalony Reporter i Tańcula zapowiadają film o freakfightach. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Szalony Reporter w jednym z ostatnich wywiadów wyjawił, że w niedługim czasie powstanie film w tematyce freakfightów. Sam film ma być zrobiony z Konradem Niewolskim i ma być to czarna komedia, która ma wyśmiać zachowania i tematy związane ze środowiskiem freakfight, czyli zapewne o Fame MMA, High League, Prime MMA, MMA VIP, może też Royal Division, a odnośnie samej produkcji to ma ona już wystartować w listopadzie. No rozpoczynam. Robimy z Konradem, to robimy wspólnie. Ja jestem współproducentem, film. Pełnometrażowy film, który wejdzie do kin w przyszłym roku o freakfightach. O całym świadku, zawodnikach, włodarzach, federacjach, galach, dziennikarzach, tej całej patologii, sztuczności, niesztuczności, pieniądzach. Cały pełnometrażowy film. Myślę, że się wyrobimy przed wakacjami, jeżeli nie to wrześniu będzie premiera. Zagra paru freakfighterów i bardzo naprawdę dobrzy polscy aktorzy. Uwierzcie mi, że to będzie, no tak wyśmiejemy całe środowisko, pokażemy to w karykaturalnym, to będzie komedia, typowa komedia, czarna, mocna, bardzo mocna, znacie Niewolskiego, ale jednak komedia. My jesteśmy w trakcie, już mamy obsadę praktycznie skompletowaną, pomysł jest, scenariusz nie jest może taki całkiem rozpisany, ale pomysł jest, mamy zamiar w listopadzie rozpocząć zdjęcia. Temat został nieco rozszerzony na kanale Szalony Tańcula, gdzie panowie opowiedzieli nieco więcej o filmie, że zobaczymy tam profesjonalnych aktorów oraz znane memy i gagi związane ze światem freakfightów, między innymi słynną scenę spod Żabki. Nie widziałem scenariusza, ale został mi opowiedziany bardzo dużo wątków tego. Po prostu to popłaczcie się ze śmiechu, sceny spod Żabki, to wszystko będziecie mogli wreszcie zobaczyć. To, o czym tylko słyszeliście, ten krainę, o której nie macie pojęcia, wreszcie ją zobaczycie. Będziecie ją mogli zobaczyć na własne oczy i to jest, no to będzie film pełen absurdu, mega dobrego humoru. Jeden chwyta, wbija mi się w ubranie. Następuje przejęcie, złamanie w łokciu. Drugi jeszcze nie zdążył wyhamować, więc jego przechwyciłem na nadgarstek, też ten nadgarstek połamałem. A ten trzeci, kiedy zobaczył trzech typów we Wrocławiu pod Żabką, rozpoznało mnie i chciało wykorzystać tą sytuację, czyli zapakować mnie do bagażnika i dostarczyć do Warszawy Konradowi Niewolskiemu. Jak pan zareagował? No wie pan, przykre jest to, że gdyby to trafiło na któregoś z kolegów, który nie jest instruktorem Krav Magi, no powiedzmy, no Jan Kowalski, tak? To doszłoby do dramatu. Ja zareagowałem tak, że no dwóch z nich doznało ciężkich złamań rąk, którymi próbowali mnie zapakować, a trzeci uciekając wpadł pod samochód. Zapewne szykuje się nam kolejny epicki film na miarę produkcji Patryka Wegi. Wiele osób zapewne pójdzie do kin z samej ciekawości takiego tematu. Natomiast inne osoby ten temat będzie całkowicie odrzucać, bo jak dobrze wiadomo, zdania na temat freakfightów są mocno podzielone. Dla jednych jest to fajna rozrywka, a dla innych jest to przejaw patologii i upadku człowieka. Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!